No i udało mi się wbić 20 poziom w Anime Defenders. Z tej okazji robimy największy opening do tej pory, ponieważ mam 6000 gemów i lada moment, możliwe, że już teraz powinniśmy to mieć. Nie, musimy jeszcze poczekać 25 sekund. W tym czasie upewnijcie się, że już subskrybujcie ten kanał, ponieważ dzisiaj polujemy na Donat King, nie, Donat Prince, na tego po prostu gościa, którego mitycznego nie mam, ponieważ mamy coraz mniej dni na skonstruowanie, na znalezienie właśnie wszystkich postaci, a tak naprawdę wszystkie postacie już mam poza właśnie tym jednym gościem. Jeżeli sobie tutaj zobaczymy, no to na pewno jakąś dzisiaj może legendę. Pink Rockstar, nie wiem z czego ona jest. Za każdym razem jak robię te openingi. O dobra, i tu się zmieniło, mamy End Kinga, Strongest Swordsmana też nie mam. I tutaj mamy jakiegoś ulepszonego Goku, także... Ej, a... Nie mów, że tu się nie zmieniło? Ej... No dobra, w takim razie trzeba będzie troszeczkę to zmienić i słuchajcie, zrobimy tak, że jak trafię Warrior Princess i ktoś będzie zainteresowany tą Warrior Princess, nie wiem czy tak to działa czy nie, to możemy się wymienić, jeżeli ty na przykład będziesz miał tą drugą postać, na którą poluję, no bo ja tylko chcę jedną tą księżniczkę tak naprawdę, a wydaje mi się, że wymiana mityk na mityka będzie całkiem spoko, chyba że nie, chyba że to gadam jakieś głupoty, ale jeżeli chodzi o kampanię, to jeszcze wam tylko pokażę, ponieważ dzisiaj chciałbym też zrobić gildię, zobaczymy czy to się uda, ponieważ tak jak mówiłem, mam 20 poziom, ale nie mam jeszcze wystarczającej liczby golda i jeżeli chodzi o misję, no to mam zrobione wszystkie i mam takie pytanie do was, co teraz? W tym sensie, czy ja mam grać Infinite Mode, czy jeszcze mam raz przejść całą kampanię tylko po prostu na hardzie, no bo chyba wtedy też będę dostawał jakieś nagrody, czy powinienem skupić się na rajdach, bo jeżeli chodzi o rajdy, to one są, właśnie tutaj i otwierają się za 28 minut, dobra, czyli bym musiał sobie po prostu tutaj poczekać. Jeżeli chodzi o nagrody na rajdach, to ja w sumie do tej pory tylko chyba raz sprawdziłem na samym początku, o co tu chodzi i... okej, sklep jest zamknięty, więc nawet jeżeli bym chciał pokazać wam ten sklep rajdowy, to nie ma takiej opcji i tutaj możemy sobie oczywiście jakieś itemy, nie wiem, z challenge i tak dalej sobie pozbierałem. Na razie kompletnie to zostawiam, nic z tym kompletnie nie robię i wydaje mi się, że można by było posprzedawać troszeczkę tych postaci, albo nie. Dobra, wiecie co? Czas po prostu przejść do openingu. Nie po to zbierałem 6500 tego, ale no właśnie zastanawiam się, od czego powinien zacząć, bo tego Strongest Swordsmana też bym chciał, więc może zacznijmy sobie od niego i... No dostaniemy na pewno epicką postać. Nie będzie to coś, czego tutaj oczekuję, ale moim celem jest, wiecie, znalezienie wszystkich tych postaci, więc no fajnie, że mam klej... Ascended... Ty! To jest shiny! O kurde, jest... Ty, fajnie, że jest biały. I teraz, jeżeli dobrze myślę, to będę mógł dostać legendę. Chyba taką... Nie, dobra. Nie teraz, tylko po prostu w następnym openingu będę miał legendę. Znaczy, tak, będę miał zapewnioną legendę. Ja wiem, że chciałem po prostu otwierać co innego. Dużo... Ty, bardzo dużo tych epickich. I wydaje mi się, że możemy sobie otworzyć raz, dwa, trzy, cztery. Po jednym, wiecie, żeby to się nie marnowało tutaj. Bo nie wiem, czy na przykład jeżeli otworzę 10 kolejnych, to automatycznie dostanę, przejdzie ten pasek tak jakby na kolejny pasek. Wiecie, o co mi chodzi, albo nie wiecie, o co mi chodzi. Dobra, musimy sobie tutaj otworzyć po prostu dwie postacie i tyle o Warrior Princess. I teraz mamy zapewnioną legendę, wow! Czekaj, chyba że... Dobra, teraz mamy zapewnioną legendę, tak? Dobra, także kolejna legenda, Strongest Swordsman. No, ma słabe, bardzo nawet słabe statystyki i ja specjalnie czekałem, bo już miałem ten odcinek nagrać chyba godzinę temu, ale mówię, dobra, jest Warrior Princess i poczekam sobie po prostu na zmianę rotacji, ale jak widzicie, ta rotacja chyba jest całkowicie losowa, więc no będę musiał po prostu polować na to, na co jest. Ten End King też by się przydał, chociaż nie, no ja muszę tutaj miałem pozbierać diament. Nie mam miejsca. W ogóle jest jakaś opcja też, żeby sprzedawać te postacie automatycznie, ale powiem wam tak, ja tego nie widziałem, mimo tego, że sell mode, że jakoś mogę automatycznie sobie sprzedawać postacie, które są słabe, tylko że tak naprawdę ja nie chcę sprzedawać wszystkich postaci, tylko chcę sprzedawać te, które nie mają żadnego perka i tak dalej, na przykład no was mogę, no sorry, jakby wy nie jesteście mi do niczego tutaj potrzebni. Magic Arrow sobie też weźmiemy, chociaż no mówię, tych z takimi, czekaj, heal, oni mają... nie, dobra. Okej, bo myślałem, że oni mają jakiegoś perka tutaj. A heal to w sumie nie wiem, o co tutaj chodzi. Dobra, możemy sobie tak was posprzedawać. Curse Nail weźmiemy sobie jednego, zostawimy na razie. Jeżeli chodzi o kleja, też sobie weźmiemy jednego, zostawimy. I tutaj, jak widzicie, oni już mają te takie specjalne perki, więc tych możemy tak naprawdę... Znaczy, tych sobie zostawimy, ale tych shinobi też sobie po prostu posprzedajemy. Okej. Jednego sobie oczywiście zostawimy. I tych tak samo, nie? Bo z tego, co kojarzę, kojarzy, to ja w ostatnim odcinku po prostu sobie to zostawiłem. Okej, ground, to jest ground G-R-N-D, to wydaje mi się, że po prostu to jest jakby ziemia, albo coś w tym stylu. Tak, waszą dwójkę sobie zostawiam, bo może ci mi się przydać. Ten ma Brawlera 1, okej, i mamy tutaj tego shiny, także spoko. Pewnie zamienię sobie tego shiny, chociaż nie, ja mam nową legendę, bo aktualnie mój teamek się prezentuje w ten sposób, że mam Warrior Princess, Curse Fightera, tego elektrycznego cyborga, no i shiny, którego udało nam się ogarnąć poprzednim razem. Ciebie jeszcze w sumie mogę sobie sprzedać. Dobra, ile będę miał golda? O, mamy 14 tysięcy golda. To teraz od razu John Create Guild. Ej, to musi być z wielkich liter? Aha. Flotaruszki? Okej. Flotarus. Nie damy. Po prostu nazwę to Flothar i tyle. Nie mam teraz żadnej image not required. Chyba nie mam żadnego zdjęcia. I gildia... Okej. Gildia dla widzów. O, nie ma polskich liter. I w sumie to tyle tak naprawdę, nie? Nic chyba więcej nie muszę tutaj robić, także proszę bardzo, jest gildia Flothar. A jest tylko pięciu użytkowników? Ty, to no to tak naprawdę kto pierwszy, ten lepszy? Bank? White? Ej, ja myślałem, że będę mógł zwiększyć troszeczkę liczbę, nie mów ile to kosztuje. Add gold, guild, aha, za 50 tysięcy golda. Ej, nie. Tak naprawdę musiałbym zaprosić kogoś, kto ma dużo kasy i mógłby się dołożyć, bo na razie 5 widzów będzie mogło tylko dołączyć do tej gildii. No to powiem wam tak, nie spodziewałem się, że tak to będzie wyglądało, ale ja mogę kogoś zaprosić. Dobra, zaprosiłem do gildii 3 ogarów, którzy powinni mieć troszeczkę kasy. Ja oczywiście też, jak będę miał kasę, będę kupował tutaj sloty w tej gildii. Jeżeli oni będą chcieli, może kupią jakiegoś slota, może nie kupią, no ale gildia jest. Szkoda tylko, że na 5 graczy, bo jednak spodziewałem się, że będzie, nie wiem, na 20-30 graczy albo coś w tym stylu i lecimy oczywiście dalej z tym openingiem i czekajcie, aha, ja miałem po prostu dalej otwierać te limitowane, także lecimy z tym, no, o, legenda, okej, właśnie, mówię, ja nie pamiętam, czy jak jest ten złoty kolor, to czy mam mityczną postać, czy nie. I już wiem, skąd jest Warrior Princess, bo nawet ostatnio dostałem też pytania. Jest z Solo Leveling. Ja Solo Leveling oglądałem chyba 5 odcinków, albo 4. Bardzo fajne, polecam. Jeżeli ktoś lubi gry MMO, to tam się takie fajne są rzeczy i mamy shiny kolejnego. Ty, zarąbiście wyglądają te shiny. Okej, Electric Cyborg. Gdyby ten Electric Cyborg ma Huntera 3. Chciałbym wiedzieć dokładnie, co robią tutaj te wszystkie, gdzie ty jesteś, Electric Cyborgu. Ty masz tutaj Critical 3. Czy mogę zobaczyć, co robi na przykład ten Inspect? Okej. Nie ma chyba informacji, nie? Co robi ten... No wiecie, co robi po prostu ten perk. Sorry, nie mogę się jakoś wysłowić. Equip Best, czy coś mi się zmieni? Nie, nadal mamy dokładnie to tak, jak było wcześniej. Chociaż no tego, nie wiem, czy sobie po prostu nie zamienię na tego, jeżeli on zadaje krytyczne obrażenia, to by było całkiem spoko. No i mamy tutaj jednego shiniego, także lecimy po prostu z tym dalej. I ja chyba sobie będę po prostu ręcznie to sprzedawał. Ja nie mam z tym problemu, żeby, wiecie, sobie to posprzedawać i... No nie, epickie. Rare, miał jakiegoś tam perka z tego, co widziałem. Czy tam traita, nie wiem nawet, jak to można nazwać. I no plan jest taki, żebyśmy oczywiście wbili tutaj sobie to za 400. I właśnie, przecież ja i tak muszę zrobić ten opening i muszę sobie farmić te gemy, bo mogę zrobić tak, że jak będzie ten Prince taki, który tutaj będzie w tym miejscu, znaczy jak będzie tutaj Prince i ja będę miał powiedzmy 399, to wtedy po prostu sobie kupię resztę. No, także i tak zrobimy opening i tak, a mówię, jak będę miał inną mityczną postać, to jeżeli by się znalazła osoba, która by miała tamtą i chciałaby się wymienić po prostu, to byłoby mi bardzo miło, gdyby tak się wydarzyło. Chyba że... Okej, dostałem kolejnego shiny, zarąbiście. Magic Arrow, bardzo dużo was tutaj jest i teraz będę miał na pewno legendę. Tak, jest legenda, okej. Już myślałem, że coś tu się popsuło. O, kolejny shiny. Ty, w ogóle nie wiem, czy jest jakaś większa szansa teraz. I kolejny shiny. Jeśli jakbym cyborga dostał shiny, to bym był mega zadowolony. I jeżeli chodzi o automatyczną sprzedaż, to tutaj przecież mogę sobie właśnie sprzedawać te jednostki. Tylko pytanie, czy shiny jednostki też się będą sprzedawały. Miejmy nadzieję, że nie. Nie mam nie mam miejsca w swoim plecaku, dlatego dajcie mi chwilkę. I mam 15 tysięcy golda, więc wchodzimy sobie teraz do gildii. Gdzie to jest? Edit members? Nie ma na razie jeszcze nikogo, bo jest z tym problem. 50 tysięcy golda, dobra, myślałem, że 10 tysięcy golda kosztuje jeden slot. Ty, no ale trzeba będzie grindować kasę, jakiś znaleźć sposób. W ogóle właśnie też się pochwalę, nie wiem, czy kogokolwiek to interesuje, czy nie, ale jeżeli chodzi o mój rekord rund, czy to będzie w ogóle tutaj pokazane? Infinity? Nie, to jest chyba na tym. Infinite Mode. O, 55. runda to jest moja najwyższa. Nie wiem, czy to jest dużo, czy nie, ale też sobie właśnie grałem te takie nieskończone rundy, bo to było spoko. Tutaj mamy Unit Index. O, 126 jednostek? Skąd? Jakim cudem jest tyle jednostek, jeżeli... Aha, dobra, ja myślałem, że ich jest o wiele, wiele mniej. Dobra, to wracamy do openingu i no znowu epicka postać. O, automatycznie sprzedana. Okej. Okay. Ej, w sumie to jest spoko, bo nie będą mi tak dużo miejsca zajmowały. Więc... Ty, ja już nie mam diamentów? Okej, okay. Szybko te diamenty moje się skończyły. No, shiny legenda, shiny legenda. O nie, to nie jest shiny legenda, to też nie jest shiny legenda niestety. I lecimy dwa ostatnie openingi i... No wiadomo, na ile łatwiej by było wydać robuxy po prostu, żeby sobie kupić tutaj albo potkę na szczęście, albo jakieś inne rzeczy, ale i tak miałem dużo szczęścia, że dostałem tą mityczną postać, więc liczę na to, że jest to do zrobienia po prostu, że uda się ogarnąć, no ale jak widzicie, ile mam? 179, więc lecimy po prostu po jednym, okej, okay. Epicka? Może shiny? Nie, no niestety się nie udało, także mówię, kto pierwszy, ten lepszy w gildii, nie wiem jak to w ogóle działa, po co są te gildie, co można z tym robić, ale dostawałem dużo pytań, czy będzie gildia, także jest gildia, nazywa się po prostu Flothar i no ja mam nick Flotharo w Robloxie, więc tam możecie rozpoznać chyba w ten sposób, czy to jest po prostu moja gildia. Gildia dla widzów jest napisane, obstawiam, że po tym filmie pojawią się gildie, które będą tak samo napisane, ale no tutaj macie Flotharo, Owner, widać jaki mam awatar i wszystko widać. O, Reaper, Wojtek chyba, czekaj, ktoś mnie zaprosił teraz do znajomych, nie wiem, dziwne. Ale dobra, dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, nie będę go przedłużał, nie będziemy sobie grali, zrobiliśmy opening, stworzyliśmy gildię, no i niestety nie trafiliśmy nic fajnego.